Chwała Bogu, kochani. Bardzo serdecznie witam wszystkich na naszym dzisiejszym nabożeństwie i tutaj zgromadzone osoby i tych, którzy też łączą się z nami za pośrednictwem internetu. Bardzo miło mnie tutaj stojąc widzieć wasze twarze. Jest to dla mnie też radością. I też jak się uśmiecham, to widzę, że też jest reakcja z waszej strony. Nie ze wszystkich, ale niektórzy się też uśmiechają, co bardzo miłe, dziękuję. Za chwilę, kochani, zaśpiewamy pieśń, która mówi o tym, że cudnego nam Zbawcę w Jezusie Bóg dał. Tak myślałem o Jego cudowności i o tym, jak często Słowo Boże mówi na temat tego, że On jest cudowny. I choć czytamy ten fragment zazwyczaj z okazji świąt, pamiątki świąt narodzenia Pana Jezusa z 9 rozdziału Księgi Izajasza, to tutaj w 6 wersecie Izajasz z inspiracji Ducha Świętego pod jego natchnieniem napisał: albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny, doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. On jest cudowny. I też czytając Jego słowo znalazłem sporo, nie będę teraz czytał, bo zaczynamy nasze nabożeństwo, ale między innymi w Psalmie 17, dlatego że On jest cudowny, to też Jego dzieło, to co czyni wobec nas, jest cudowne. W Psalmie 17 i 7 wersecie czytamy: okaż cudowną łaskę swoją, Zbawco tych, którzy szukają schronienia w prawicy Twojej przed wrogami swymi. Oby dzisiaj Pan nam swoją cudowną łaskę okazywał wobec tych, wobec nas, bo wierzę, że jesteśmy w gronie tych, którzy szukają schronienia w prawicy Jego. Niech dzisiaj Jego cudowna łaska otacza, wypełnia, dotyka każdego z nas. Powstańmy bardzo proszę, zaśpiewajmy tą pieśń i potem pomodlimy się. Oh,
siebie zabierze hen tam, gdzie gwiazdy u stóp jego lśnią. Odkryje mą duszę w zaciszu wśród skał, tam w upał cień chodzi mą Łaskawy nasz Ojcze, pragniemy podziękować Tobie po raz kolejny za Twojego Syna, że darowałeś nam cudownego Twojego Syna, naszego Zbawiciela, cudownego Doradcę. On nazwany jest Bogiem Mocnym, Bogiem Odwiecznym. Uwielbiamy Ciebie za to, że ta prawda Twojego Słowa może mieć także przełożenie na nasze życie, na to, że nasze życie zostało przemienione właśnie Twoją cudowną mocą. Okazujesz nam swoją cudowną łaskę każdego dnia i także dzisiaj z Twojej łaski możemy tu być zgromadzeni. Jesteśmy Tobie wdzięczni. Panie Jezu, ja Tobie dziękuję, że darowałeś też mi tą możliwość, aby dzisiaj otworzyć oczy i wstać i dajesz siły i zdrowie, aby żyć, aby funkcjonować, ale żeby też żyć ze świadomością, że jestem Twoją własnością, że Ty mnie wykupiłeś Twoją krwią i do Ciebie należę. I to jest największa wartość mojego życia. I dopóki będę żył, to chcę Tobie dziękować. Razem z Kościołem, razem z odkupionymi, razem z usynowionymi, razem z tymi, którzy są Twoją własnością. Uwielbiamy Ciebie, kłaniamy się Tobie i chcemy też prosić, abyś okazywał nam dalej cudowną Twoją łaskę, abyśmy mogli dzisiaj. Każdego z nas znasz najlepiej, wiesz, czego nam potrzeba, abyśmy dzisiaj mogli doświadczać, Panie, tego, że będziesz na nasze potrzeby odpowiadał, że będziesz dotykał, przemieniał naszego myślenia, naszych serc, naszego życia, abyśmy stąd mogli dzisiaj wyjść inni niż przyszliśmy, ale ubogaceni Tobą, Twoją obecnością, Twoim słowem, Twoim pokojem, Twoją łaską, Twoim działaniem w naszym życiu. Proszę Cię i tego chcę oczekiwać dzisiaj, aby Twoje działanie też i przenikało i mnie, moją istotę, Twoja obecność i Twoje słowo, aby kształtowało i przemieniało mnie, aby moje życie stawało się podobne do Ciebie. Bo wiesz, że Ojcze, to jest Twoim celem i planem, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do obrazu Twojego Syna, a naszego Zbawiciela. Jemu niech będzie wszelka cześć i chwała i uwielbienie. Amen. Pieśni, które dzisiaj będziemy śpiewać, są zainspirowane lekturą 40 rozdziału do Izajasza, Księgi Izajasza. A tutaj czytamy tak. Głos mówi, głoś. Zapytałem więc, co mam głosić? To, że wszystko żyje, co żyje, jest trawą. Z całym swym wdziękiem jest niczym kwiat polny. Usycha ta trawa i więdnie ten kwiat, gdy tylko wiatr Pana powieje na je. Tak. Ludzie są jak trawa. Trawa usycha, a kwiat więdnie. Lecz Słowo Boże, Boga naszego trwa na wieki. Czemu mnie wybrał władca ziemi tej, by objawić imię swe, wziąć na siebie każdy grzech? Czemu on, najjaśniejsza z wszystkich gwiazd, oświeca serce me, które postępuje źle. Nie ze względu na mnie, lecz jest to dzieło łaski Twej. Nic nie mogę zrobić sam, w Tobie przebaczenie. Upadam, dzięki Tobie, Jezu, wiem.
wszechmocny Pan przychodzi jako mocny. Swym ramieniem sprawuje władzę. Przybywa z zapłatą, ma z sobą należności. Jak pasterz będzie pas swoje stado. Ku jagniętom wyciągnie ramiona, przytuli je do serca, a karmiące poprowadzi ostrożnie. Będzie pasł swe stado, jak pasterz weźmie owce na swoje ramiona, ochroni je, przeprowadzi sam, chore uleczy, słabym doda sił, ochroni je, przeprowadzi sam, chore uleczy, słabym doda sił. Będzie pasł swe stado, jak pasterz weźmie owce na swoje ramiona, ochroni je, przeprowadzi sam, chore uleczy, słabym doda sił, ochroni je, przeprowadzi. Dziękuję Tobie za to, że Ty sam o sobie powiedziałeś, że jesteś dobrym pasterzem i że właśnie nie mamy potrzeby szukać innego, bo wiemy, że to Ty jesteś tym. Panie mój, ja Tobie dziękuję, bo porusza mnie to, kiedy tak patrzę, że kiedy Ty prowadzisz stado i tak jak czytałam w Twoim Słowie i to mnie dotyka i porusza, że Ty znasz każdą potrzebę każdego z nas. Panie, tam było, przeczytałam, że Ty bierzesz małe i przytulasz je do serca. Karmiące prowadzisz ostrożnie. Panie, Ty wiesz, czego potrzebujemy i zaspokajasz nasze potrzeby. I dziękuję Tobie za to, że my możemy tak bezpiecznie się czuć w pobliżu Ciebie, pod skrzydłami Twymi. Panie, dziękuję Tobie za to poczucie bezpieczeństwa jako Twojego dziecka i takiego odpocznienia w Tobie. Dzięki Ci, Boże, za to. W wersecie 18 czytam: do kogo chcielibyście upodobnić Boga? Jakie moglibyście wskazać podobieństwo? Nie ma innego. Któż jest jak Ty, Boże nasz, na podobieństwo swe nas stworzyłeś. Któż jest jak Ty, Boże nasz, stojąc w obecności Twej wielbimy Cię, wznosimy ręce do Ciebie. Panie, Tyś był, Tyś jest i masz przyjść. Tyś wielki Jam jest, Tyś nasz Król i Pan. Któż, Boże, jest jak Ty? Któż jest jak Ty? Król i
że Ty pokazujesz nam, Panie, że jesteś tym, który ponad wszystkim władza, a jednocześnie tak wielki i potężny, który porównujesz człowieka z trawą i z kwiatem trawy, który dzisiaj jest, jutro nie ma, a jednak Ty, Panie, znasz nas. Jednak, Panie, słyszysz nasze wołania, chociaż jest taka wielka przepaść między Tobą a nami. Dziękuję Tobie za to, że Ty przyszedłeś, aby otworzyć nam drogę do nieba, Panie Boże. I chcemy iść tą drogą, którą Ty chcesz nas prowadzić, abyśmy kiedyś tam spotkali się z Tobą, Panie. Abyśmy mogli cieszyć się już tutaj dzisiaj na ziemi, ale z nadzieją patrzeć w miejsce, gdzie zdążamy. Panie, dziękuję Tobie za to, że mogę iść, Panie, z Tobą, Panie, i że każdego dnia odkrywam, jak wielką radością jest znać Ciebie. Każdego dnia poznaję Cię bardziej. Dziękuję Tobie, Panie, bo Jezu, za to. Za to, że Twoje Słowo jest żywe. I chociaż wszystko inne przeminie, tak jak czytaliśmy, Twoje Słowo będzie trwać wiecznie. I dziękujemy Tobie za to, że na Nim się możemy opierać. Która wskaże mi, jak mam żyć bez
bezpieczny szat, gdy braknie sił, pomożesz mi, prowadzisz mnie tam, gdzie nie zdołam wejść, objawisz to, co niewidziane jest. Jedyna droga, którą wybieram dziś, to ty. Jedyna prawda, która wskaże mi, jak mam żyć. Bez strachu i zwątpień, za tobą pójdę, Jezu, choćby mi runął świat, bo mogą zbawić mnie, gdyż ciszy zaufam ci. Nie zawiodę się, nie zawiodę się, nie zawiodę się. To nie są bezpodstawne pocieszanie się takie, że kiedy braknie sił, to pomożesz mi, bo właśnie w Księdze Izajasza czytałam też. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy popadają. Lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. Wzbijają się na skrzydłach jak orły. Biegną, nie tracąc tchu, prą naprzód i nie są zmęczeni. Którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił, podnoszą się w górę jak orły, chodzą, a nie ustawają, biegnąc nie się. Naucz mnie oczekiwać Cię. Naucz, Panie, czekać mnie na kolanach co dnia, aż na moją modlitwę odpowiedź swą dasz. Naucz mnie szukać tego, co człowiek Ciebie, na to, co dasz Ty. Którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił, podnoszą się w górę jak orły, chodzą, a nie ustawają, biegnąc nie spracują się. Naucz mnie oczekiwać Cię. Naucz, Panie, czekać mnie na kolanach co dnia, aż na moją modlitwę odpowiedź swą dasz. Naucz mnie szukać tego, co człowiek czekać na Ciebie, na to, co dasz Ty. Amen. Chwała Bogu, bracia i siostry. Tak jak zaznaczył brat Gabriel, wakacje się skończyły. Jest już wrzesień i też zdaję sobie sprawę z tego, że
Okres urlopowy się kończy, więc coraz trudniej będzie używać ilustracji z czasu urlopu, a ja ostatnio już dwukrotnie sobie pozwoliłem na ilustrację z naszego wakacyjnego wyjazdu do Japonii. I jeżeli pozwolicie, jeszcze rzutem na taśmę dzisiaj uczynię podobnie. W lipcu dzieliłem się tym, nie wiem czy pamiętacie, ale patrzyliśmy do Słowa Bożego, do Księgi Sędziów, do 18 rozdziału, gdzie jest opisane, jak pokolenie Dana podbijało ziemię i natknęli się na mieszkańców Laisz, o których Słowo Boże mówi, że z nikim za bardzo ich nic nie wiązało. I użyłem wtedy takiej ilustracji pewnego dziwnego, przykrego zjawiska, które ma miejsce właśnie w Japonii. Mówiliśmy o hikikomori, czyli o tym, że ludzie izolują się od społeczeństwa, a wniosek był też taki ze Słowa Bożego, że pokazanie miało tytuł Lepiej razem czy osobno i mówiłem o tym, że chociaż czasem lepiej może i osobno, to jednak Słowo Boże wzywa nas do tego, żebyśmy byli razem, żebyśmy nie byli właśnie tacy hikikomori, abyśmy się nie izolowali, nie ukrywali, bo Bóg powołał nas do relacji ze sobą wzajemnie, do relacji z Kościołem i przede wszystkim do relacji z Synem Bożym, z Jezusem Chrystusem. O tym było w lipcu. W sierpniu z kolei pozwoliłem sobie na ilustrację dotyczącą naprawy ceramiki. Nie wiem, czy pamiętacie, nadałem tytuł poselstwa. Miałem jakieś takie wyobrażenie, że jak nadam tytuł troszkę intrygujący, to wszyscy będą zainteresowani, o co chodziło, bo tytuł poselstwa brzmiał Złote blizny. Cóż, nie mogłem być bardziej się mylić, ponieważ nikt prawie nie chciał potem słuchać tego kazania, a szkoda, że tak wam powiem, ponieważ to była bardzo cenna myśl odnośnie łaski Bożej. Niektórzy mogą mi zarzucać, że ja niewiele o łasce mówię, więc miałem poselstwo o łasce na ten czas dla naszego zboru i myślę, że warto do tego wrócić, bo rozważaliśmy piękny psalm 103, w którym znajduje się również ta prawda, bo On zna całą naszą kruchość, pamięta, że jesteśmy tylko prochem. I właśnie używając tej ilustracji kintsugi, z japońskiego kin oznacza złoty, tsugi to jest naprawa, pokazywałem takie ilustracje też tych naczyń, które ceramiki potłuczonej, jak rzemieślnicy naprawiają, lepią to w całość i mówiliśmy o tym, że Pan Bóg nie tylko potrafi, ale również chce naprawić najbardziej nawet pokruszone życie. Ma tą moc, żeby wziąć grzesznika, który sobie wszystko w życiu połamał, poniszczył, i potrafi to naprawić. I te złote blizny właśnie jak w tej sztuce pokazują, że to naczynie ma nową wartość, jeszcze większą wartość często niż miało, kiedy było jeszcze wcześniej całe. I troszkę o tym mówiliśmy w ubiegłym miesiącu, że łaska Boża działa w ten sposób, że w naszym życiu widoczne są te złote blizny, które podkreślają chwałę Bożą, że On takie naczynie, które było do niczego, może uczynić znów sprawnym. Więc to było w sierpniu, można do tego wrócić, jeżeli ktoś chciałby, to do tego oczywiście was zachęcam. A dziś, zamykając ten swoisty japoński tryptyk, chciałbym się podzielić jeszcze jedną ilustracją, może mniej oczywistą, ponieważ będąc w Japonii, to się mniej rzuca w oczy, bo trudniej jest zauważyć coś, czego nie ma, niż zauważyć coś, co jest. Natomiast będąc już w Japonii przez jakiś czas, zauważyłem, że nie widzę na ulicach ludzi, użyję terminologii medycznej, ludzi otyłych. Nie ma w Japonii za wielu ludzi otyłych. I dało mi to do myślenia, dlaczego tak jest, dlaczego ich nie widać, czy oni gdzieś chowają ich, czy na tych wysepkach mają jakąś jedną wysepkę, gdzie przetrzymują tych wszystkich ludzi. Jak to jest, że na ulicach nie ma ludzi otyłych? I zacząłem o tym czytać, trochę badać ten temat, bo to, wiecie, nie jest tak, że Japończycy nie mogą być otyli. Że, no, zresztą znamy zawodników sumo, z tym też się Japonia kojarzy, że Japończycy mają genetyczną możliwość, żeby przybrać na wadze ponad miarę, ponad skalę. Mają dobre jedzenie,
Mają tam nawet, powiem wam, fast foody. To nie jest tak, że zbanowano śmieciowe żarcie i nie ma McDonald'ów. Są, mają menu, mają takie jedzenie. Na każdym, naprawdę, na praktycznie każdym rogu ulicy jest automat z napojami słodzonymi. Można kupić za nieduże pieniądze schłodzoną kolę w każdym miejscu, o każdej porze. Ja tyle coli nie wypiłem dawno, co wypiłem w Japonii będąc. Więc można zjeść, można dobrze zjeść, można niedrogo zjeść i stać Japończyków na to. Więc dlaczego tak niewielu Japończyków jest otyłych? Wyczytałem, wiecie, w jednym z artykułów, i wydaje mi się to być mocno prawdopodobne, że Japończycy są jednym z najszczuplejszych narodów świata. Na otyłość cierpi, czytam w tym artykule, zaledwie 4% mieszkańców. To 9-10 razy mniej niż w Stanach Zjednoczonych. 9-10 razy mniej. I to widać, albo nie widać. Japonia jest arcyciekawym przykładem, bo wszelkie dane mówią nam, że Japończycy powinni być społeczeństwem, które przybiera coraz więcej na wadze, które ma problem z nadwagą, a z jakiegoś powodu tak się nie dzieje. I wyczytałem, że Japonia jest jedynym krajem na Ziemi, który wyłamuje się z pewnego schematu. Z pewnego schematu, który polega na tym, badacze to sprawdzają, że jeżeli nałożymy na siebie dwie skale, dwie takie osi, gdzie jest produkt krajowy brutto i ten BMI, czyli wskaźnik masy ciała, to jak rośnie produkt krajowy brutto w danym kraju, to również rośnie indeks masy ciała. Ta korelacja działa we wszystkich krajach na świecie, poza jedną Japonią, która z tego schematu się jakoś wyrwała. I jest to, myślę, że ciekawe. Powinno być tak, że im bogatszy kraj, tym wyższy odsetek osób otyłych, a tutaj mamy jeden wyjątek, który potwierdza regułę. Zatem jak to jest, że Japończycy mogą trzymać linię, chociaż według badań powinno być zupełnie inaczej? Jak powiedziałem, Japończycy przecież mogliby być otyli, a nie są. Mają dostęp do tuczącego jedzenia, do cukru, mają na to pieniądze, mają restauracje z fast foodami, mogą być otyli, mają tą możliwość, a jednak nie są. No i właśnie na kanwie tego chciałbym, żebyśmy zastanowili się, jak my, drodzy, serdeczni przyjaciele, jak my możemy iść pod prąd, w jaki sposób możemy żyć inaczej niż ogólne trendy, niż wszyscy wokół nas. I pewnie można by wskazać wiele powodów, dlaczego Japonia jest jedynym krajem, gdzie PKB nie ma wpływu na nadwagę, ale ja wymienię trzy takie powody, które znalazłem, bo trzy to jest dobra liczba dla kazania, żeby potem coś zapamiętać. Nie przedłużając, Japończycy po pierwsze wyłamują się z tego ogólnoświatowego trendu dzięki odpowiedniej edukacji od najmłodszych lat. Wiecie, mądrość ludowa powiada, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. A mądrość Boża powiada, jak czytamy w przypowieściach, wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Japończycy edukują dzieci w kwestii żywienia znacznie mądrzej i jak widać skuteczniej niż czyni się to w innych krajach na świecie. I kiedy badałem ten temat, natrafiłem na bardzo ciekawy wywiad z Johanem Hari. To jest taki brytyjski dziennikarz, autor książek. Jedną książkę bardzo ciekawą kiedyś jego czytałem. Mam jakieś zaufanie do tego człowieka. Takiego z pogranicza, powiedzmy, socjologii, zdrowia psychicznego, tego, co się dzieje w społeczeństwie. I właśnie obejrzałem wywiad z tym człowiekiem. I on w tym wywiadzie opowiada o swojej wizycie w jednej z dużych japońskich szkół. Pierwsze, co go zaskoczyło, kiedy do tej szkoły przyszedł, że przywitał go profesjonalny dietetyk. To była jakaś osoba, która właśnie ma tytuł specjalisty od sprawy żywienia. I okazało się, że jest taki przepis w Japonii,
że każda szkoła zobowiązana jest do tego, żeby zatrudniać specjalistę do spraw żywienia w szkole. I to nie kogoś, kto zrobił tam papier gdzieś na kolanie, tylko po 3 latach szkoły nie jest łatwo uzyskać ten tytuł. I taka osoba jest zatrudniona w każdej szkole. W każdej szkole też nie ma przetworzonego jedzenia, dzieci nie przynoszą ze sobą swojego jedzenia, tylko jest szykowany posiłek od podstaw w tej szkole. I taki specjalista od żywienia ma też taką zasadę, że ma na kanwie tych posiłków, które są przygotowane, tym dzieciom wytłumaczyć czy uczyć je, na czym polega, jakie te elementy, co one im tam dają. Pokazuje coś z tego tam pudełka, co tam jedzą i się pyta, jakie tam są, co tam jest z tych składników odżywczych i czemu to służy. I w ten sposób edukują od 5 roku życia te dzieci. Te dzieci chodzą same do szkoły już w wieku 5 lat, nikt ich nie zawozi, nie odwozi, idą do szkoły i tam w ten sposób mają taką edukację. Jedną z takich zasad, których się uczy w Japonii, jest to, aby się nie objadać. Jest taka ciekawa zasada, która pomaga Japończykom się nie przejadać. Ona się nazywa harahachibu, jeżeli dobrze to czytam. I ta zasada, ten termin oznacza tyle, co jedz, aż będziesz pełny w 80%. To jest zasada i jedna z zasad, których uczą tych dzieci, że jedz, aż będziesz pełny w 80%. Zgodnie z tym podejściem należy uważnie obserwować własny talerz i nakładać sobie jedzenia tyle. Nakładając jedzenie należy przeanalizować, ile powinno nam starczyć, żebyśmy byli najedzeni, a następnie nałożyć 80% tego, co uznaliśmy, że byłoby dla nas odpowiednią ilością. I tego właśnie te dzieci się uczą. W praktyce też chodzi o to, żeby nie jeść zbyt szybko, bo taka ciekawostka, nasz żołądek potrzebuje około 20 minut na strawienie jedzenia i ten sygnał dopiero potem trafia do mózgu, że już jesteśmy najedzeni, więc czasem potrafimy wyprzedzić nasz mózg. Jeżeli jemy naprawdę szybko, to jeszcze nasz mózg nam nie sygnalizuje, że już jesteśmy najedzeni. Możemy zdążyć tam w siebie futrować więcej. I ja jestem jedną z tych osób, która w życiu tego już doświadczyła, że oczy chcą. I dlatego też się mówi, żeby nie iść głodnym na zakupy, bo jak gdzieś tam bardzo głodny człowiek wpadnie do jednego czy drugiego sklepu i tam są te przekąski i nakupuje sobie i potem je i nagle się orientuje, że on już nie jest głodny. Więc tego też uczą dzieci, żeby jeść małymi porcjami, powoli, aż się nasycą i żeby się nie przejadać. Uczą dzieci, żeby nad tym panować. Jeżeli odpowiednio te dzieci się wyedukuje w młodym wieku, żeby umiały zadowolić się tym, co jest im potrzebne, a nawet troszkę mniej, to potem, nawet kiedy mają możliwość, żeby sobie pofolgować, to raczej tego już nie zrobią. Ale to jest związane z jeszcze jedną ważną sprawą, ponieważ właściwa edukacja polega na tym, że taki specjalista od żywienia tłumaczy im, tym dzieciom, dlaczego i co jest dla nich dobre i tłumaczy im też, co dla nich nie jest dobre. To nie jest tak, że to jest kwestia jedynie zakazu, ale właściwego zrozumienia, co działa, jak faktycznie to działa w naszym organizmie. I to właśnie dlatego Japończycy mogą nie poddawać się tym ogólnoświatowym trendom. Jeden z powodów, dla których tak się dzieje. Myślę, że przełożenie tego na nasze duchowe życie jest dość czytelne. Podobnie do japońskich dzieci, jeżeli my odbierzemy odpowiednią edukację, jeżeli ktoś pomoże nam właściwie zrozumieć pewne podstawowe zasady. Słowem, jeżeli faktycznie rozumiemy, co jest dobre, co nam służy, to wtedy będziemy się tego trzymać, będziemy stosować się tego w naszym życiu. W liście do Tymoteusza czytamy: pobożność jest prawdziwym zyskiem, jeśli łączy się z umiarem. Bo nic na świat nie przynieśliśmy i nic nie dadzą na rozstanie. Jeśli więc mamy strawę i odzienie, przyjmijmy to z zadowoleniem. Przykład Biblii Warszawskiej mówi, żebyśmy poprzestawali na tym. Ci bowiem, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadzki, mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy.
Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzot. Jeżeli odbierzemy na wczesnym etapie naszego narodzenia się na nowo odpowiednią edukację ze Słowa Bożego, zrozumiemy to, przeanalizujemy, ktoś nam to wytłumaczy, dlaczego to jest dla nas dobre, dlaczego nam to służy, to wtedy, chociaż nie będzie nikt stał z nami, nad nami z batem, to będziemy się trzymać takich zasad i to będzie dla nas dobre. To słowo umiar, ja wiem, że ono nie brzmi zbyt pociągająco, wiecie. Umiar nie brzmi tak, nie brzmi jak jakaś supermoc bohatera, o którym chcielibyśmy oglądać film. Ale Słowo Boże mówi inaczej. Przy powieści, dzisiaj już cytowany, 16 rozdział, mówi: lepszy jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto panuje nad sobą, znaczy więcej niż zdobywca miasta. Więcej jest oczywiście filmów o zdobywcach miast, ale Słowo Boże mówi nam, że ten, kto panuje nad sobą, ten, kto potrafi kierować się umiarem, powiedzieć sobie dość, znaczy więcej niż zdobywca miasta. I nie chodzi tutaj w tym fragmencie o jedzenie. To znaczy też chodzi o jedzenie, to jest jeden z elementów, ale nie tylko o to. Wiecie, ja mam wielki szacunek do ludzi, którzy potrafią powiedzieć sobie stop. Którzy są w 80% pełni i powiedzą, że to im wystarczy. I nie mówię tylko o jedzeniu, ale o różnych kwestiach naszych życiowych. Cenię tych ludzi, którzy potrafią wbrew tym ogólnoświatowym trendom iść pod prąd, poprzestawać na małym, nie uczestniczyć w tej niekończącej się gonitwie, by mieć więcej i więcej i lepiej i szybciej. Ale możemy to robić wtedy, kiedy właśnie odbierzemy odpowiednią edukację i faktycznie rozumiemy, co jest dla nas dobre. Wtedy nie damy się skusić, tak jak na przykład Demas, którego czasem niestety tu wspominamy, który opuścił Pawła, bo pociągnął go ten świat. Iluż to chrześcijan dało się wciągnąć w takie niekończące się podnoszenie standardów życia, ale stracili przy tym coś cenniejszego. Pan Jezus mówił do wszystkich: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, a siebie zgubił lub zatracił. Szkodę poniósł na swojej duszy. I Księga Kaznodziei, Księga Mądrościowa mówi: lepiej jest mieć jedną garść pełną, a przy tym spokój, niż dwie garście pełne, a przy tym trud i gonitwę za wiatrem. Tak nas edukuje Słowo Boże. Rozważcie to, że lepiej jest mieć mniej, lepiej się zatrzymać. Tak mówi Słowo Boże, ja to przyjmuję. Dlaczego zatem Japończycy wbrew ogólnoświatowym trendom nie doświadczają kryzysu otyłości? Bo jak mówiłem, od najmłodszych lat odpowiednio edukują dzieci, które rozumieją, co jest dla nich dobre, a co nie jest dobre, co im służy, a co im nie służy. I jako na chrześcijanie, naśladowcy Jezusa, jeżeli mamy tą odpowiednią edukację ze Słowa Bożego, jeżeli to rozumiemy, to jak już mówiłem, nie będziemy potrzebowali zakazów i kogoś, kto będzie nas pilnował, ale będziemy się trzymać właściwej drogi. Będziemy kierować się umiarem we wszystkim. Będziemy poprzestawać na małym, nawet kiedy będą otwierały się jakieś nowe możliwości. To jest piękne, że jeżeli ktoś zaczyna zarabiać dużo więcej, to nie znaczy, że on musi wydawać dużo więcej. Biblia daje nam wiele jasnych wskazówek. Najprościej ujmując, mówi nam, co jest dobre dla naszego duchowego zdrowia. I w liście do Hebrajczyków czytamy: nie bądźcie przywiązani do pieniędzy. Zadowalajcie się tym, co posiadacie. Bóg przecież obiecał: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan moim wsparciem, nie boję się, co mi może uczynić człowiek. Pamiętajcie o waszych przewodnikach, którzy wam zwiastowali Słowo Boże, rozpatrując koniec ich życiowej drogi, naśladujcie ich wiarę. I ten siódmy werset tutaj
jest spójne z drugą zasadą, dlaczego Japończycy wyłamują się z tych ogólnoświatowych trendów. Bo po pierwsze powiedzieliśmy już, że dzieje się tak dzięki odpowiedniej edukacji od najmłodszych lat, ale po drugie najlepsza edukacja potrzebuje wzmocnienia przez właściwe wzorce. Tu Słowo Boże wskazuje nam, żebyśmy pamiętali na przewodników i rozpatrywali koniec ich życiowej drogi. Japońskie dzieci, czy społeczeństwo, szerzej mówiąc, też mają odpowiednie wzorce. Takie wzorce wzmacniają odpowiednią edukację. Albo inaczej rzecz ujmując, złe wzorce mogą zniweczyć nawet najlepszą edukację. Jeżeli rodzice palą, klasyczny przykład, to trudno im oczekiwać, nawet jeżeli tłumaczą i mają jakieś argumenty naukowe na to swoim dzieciom, że nie należy palić, żeby nie paliły, bo jeżeli sami palą fajkę za fajką, paczka idzie dziennie, to nie mają tego moralnego czy tam etycznego prawa wymagać tego od swoich dzieci. Nie będą mieli dobrego wpływu na nie. Dzieci przyglądają się swoim rodzicom i chłoną jak gąbka. Stąd ta wielka odpowiedzialność rodziców. I jestem przekonany, że nawet taka dobra edukacja w szkole w Japonii na niewiele by się zdała, gdyby co innego te dzieci obserwowały potem w swoich domach, u swoich rodziców. Dlatego we wspomnianym tym wywiadzie już Johann Hari był bardzo zdziwiony, kiedy spędził ten cały dzień w japońskiej dużej szkole i wśród tysiąca uczniów nie widział ani jednego otyłego dziecka. I potem opowiada, i to jest bardzo zabawna część tego wywiadu, jak miał możliwość też interakcji, porozmawiać z tymi uczniami i tam chciał taki small talk z nimi uprawiać i zadał pytanie tym dzieciom, miał tłumacza i zadaje im pytanie, jakie jest twoje ulubione jedzenie? No i pierwszy chłopiec mu tam odpowiada, że brokuł. No, tak się uśmiechnął i tak spojrzał, pyta następnego dziecka, jakie jest twoje ulubione jedzenie? A tamto mu mówi, że morskie wodorosty. Pyta się kolejnego dziecka, jakie twoje jest ulubione jedzenie? On mówi, biały ryż. I on tak się uśmiechnął i spojrzał na tego tłumacza i właśnie mówi, że te dzieci się z niego nabijają i mówi do tego tłumacza, że oni sobie żartują ze mnie. Na co z kolei ten tłumacz był zdziwiony. Bo mówi, no ale w jakim sensie, czemu? My po prostu uczymy nasze dzieci, żeby lubiły to, co im służy. I u was tak nie jest. Jeżeli to jest dobre, to one lubią to, co jest dobre. No tak je nauczyliśmy, taki dajemy im przykład. I on, ten Johann Hari, wyciągnął telefon, znalazł zdjęcia typowego lunchu z brytyjskiej szkoły i pokazał tym dzieciom. I reakcja tych dzieci, mówi, tam on to porównuje do tego, że jakby im czuł się, jakby puścił im nagranie, jak państwo islamskie dokonuje egzekucji na kimś, że te dzieci były przerażone i zszokowane i zaczęły krzyczeć i się pytały, a gdzie jest sałatka? On mówi, nie ma sałatki. I tak się pytają, ale wy tak jecie codziennie? On mówi, tak, to tak jecie, jemy codziennie. I wiecie, zupełnie inne podejście. Ale to jest wsparte pewnymi wzorcami, które one mają na co dzień. To, że jako ulubione jedzenie dzieci podawały biały ryż, to jest połączenie edukacji z odpowiednimi wzorcami. Dlatego też Biblia zachęca nas, aby pamiętać o przewodnikach wiary, by naśladować ich wiarę, by ich wspierać, by ich błogosławić, by modlić się o takie osoby. Bo ten, kto ma dobrego nauczyciela, który jest też na niego dobrym wzorem, ten ma szczęście w tych czasach. I jest to, myślę, że dobre zabezpieczenie. Jeżeli mamy taką możliwość, to szukajmy takich wzorców w naszym życiu, ale oczywiście pamiętajmy o najdoskonalszym wzorcu dla naszego życia, o Jezusie Chrystusie. List do Hebrajczyków mówi nam, z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, czyli jesteśmy otoczeni też ludźmi, z których możemy brać przykład, czerpać pewne wzorce od nich. Odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż,
nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście zniechęceni nie upadli na duszy. Odpowiednie wzorce pomagają Japończykom nie poddawać się trendom. Ale wiecie, jedną sprawą jest mieć wzorce, a drugą sprawą jest jeszcze stawanie się wzorcem dla innych. I to jest nieco wyższy poziom. Takie branie współodpowiedzialności za innych ludzi jest też wyrazem dojrzałości. W liście do Filipian czytamy: bracia, bądźcie moimi naśladowcami, wszyscy razem wzięci. Bierzcie przykład z osób postępujących według wzoru, który widzicie w nas. A w pierwszym liście do Koryntian Paweł pisał: bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. To trzeba podkreślić, że wiecie, w Japonii, chociaż otyłość formalnie nie jest nielegalna, to jednak rząd zadbał o to, aby wszyscy brali współodpowiedzialność w kwestii zwalczania otyłości. I to jest ostatnia ciekawostka, jaką chcę się podzielić, czyli dlaczego Japończycy wyłamują się z tego ogólnoświatowego trendu. Po pierwsze, mówiłem, dzięki odpowiedniej edukacji, po drugie, dzięki odpowiednim wzorcom i po trzecie, dzięki współodpowiedzialności całego społeczeństwa. Jak udało się to osiągnąć Japończykom, że wszyscy, całe społeczeństwo bierze współodpowiedzialność w tej kwestii? Otóż wprowadzono tam pewne prawo, którego myślę, że nie udałoby się wprowadzić w żadnym innym kraju na Ziemi. Wiem, że brzmi to intrygująco w naszych uszach, bo to prawo jest co najmniej kontrowersyjne. Otóż w 2008 roku Japonia zatwierdziła ustawę Metabo, która miała na celu zmniejszyć wskaźnik otyłości. Metabo Law wprowadzono jako część Narodowej Inicjatywy Zdrowotnej mającej na celu walkę z otyłością, zapobieganie chorobom związanym z zespołem metabolicznym, takim jak cukrzyca, choroby serca, nadciśnienie. Japoński rząd w 2008 roku zaniepokojony, mówimy, że tam jest bardzo niski odsetek ludzi otyłych, ale w 2008 już obserwując pewne trendy, japoński rząd był zaniepokojony rosnącymi kosztami opieki zdrowotnej i zdecydował się na interwencję na poziomie prewencji, aby promować zdrowszy styl życia wśród obywateli. I główne założenia tej ustawy Metabo to są obowiązkowe badania. Wszyscy Japończycy są zobowiązani w wieku od 40 roku życia do 74 corocznie przechodzić badanie, które polega przede wszystkim na tym, że mierzą ich w obwód w pasie. I są pewne kryteria. Powyżej 40 roku życia mężczyzna powinien mieć nie więcej jak 85 cm w pasie. I dlatego mówię, żeby to nie przeszło nigdzie indziej, bo kto by się, u nas by byłoby wielkie larum, no jakby się zgodzić na takie straszne przepisy. Ja bym już miał problem niedługo, bo jak wezmę oddech do przepony, to już się nie bardzo mieszczę w tych ich kryteriach. A kobiety trochę lżej mają, bo 90 cm mogą mieć. I co roku jest to sprawdzane i robią też inne kluczowe badania. Jeżeli ktoś przekracza te limity, to dochodzi do interwencji zdrowotnej. I takie osoby objęte są specjalnym programem zdrowotnym, który obejmuje porady dietetyczne, wsparcie w zakresie aktywności fizycznej, edukację na temat stylu życia. A dodatkowo, żeby lepiej zmobilizować społeczeństwo, jest też system, jak zwał, tak zwał, powiedzmy kar, nie, powiedzmy dodatkowego podatku dla firm, które mają takich pracowników, czy dla samorządów, które nie potrafią nad tym zapanować. Jest jakieś tam założenia, że tyle procent może przekraczać, jeżeli przekracza więcej, to firma jest zobowiązana, żeby płacić na jakieś akcje społeczne i dlatego wolą działać proaktywnie i na przykład dają zniżki na siłownie, jakieś karnety, dbają o edukację, o ruch, żeby właśnie uniknąć tych kar. Dość kontrowersyjna ustawa, prawda? Nie przeszłaby raczej w Polsce. U nas podatek cukrowy wprowadzono jedynie.
Ale w Japonii widzimy, że to zadziałało, że mają, że są faktycznie jednym z najszczuplejszych narodów na Ziemi. W innych krajach pewnie wielu obrońców wolności krzyczałoby, że to pogwałcenie podstawowych zasad, swobód, ale w Japonii jakoś społeczeństwo się do tego dostosowało. I zauważmy, że ta ustawa Metabo, ona nie czyni otyłości nielegalną, można być grubym Japończykiem, ale wiąże się to z pewnymi konsekwencjami, z pewną ceną. I podstawową cenę zapłaci ten, kto sobie pofolgował, bo zapłaci swoim zdrowiem. Jest w tej grupie ryzyka i to jest mu tłumaczone, ale również zapłaci jego pracodawca. I to motywuje go, żeby uświadamiać taką osobę, żeby ją napominać, żeby zachęcać do umiaru, do trzymania się zdrowej diety, do prowadzenia tego aktywnego trybu życia. Czy w pewnym sensie, wiem, że to nie jest idealna ilustracja, ale czy w pewnym sensie podobnie nie powinien działać Kościół? Że mamy taką zasadę pewnej współodpowiedzialności, tą świadomość, że wszyscy ponosimy konsekwencje, jeżeli ktoś wykracza poza przyjęte normy. Czy taka świadomość nie motywuje do wzmożonej troski o taką osobę? Taka regularna diagnoza, kontrola może na odpowiednio wczesnym etapie prowadzić do wdrożenia jakiegoś programu naprawczego. Pomyślmy o tym. W liście do Koryntian czytamy, Bóg tak właśnie złożył ciało, że po mniejszemu dał większe znaczenie, aby w ciele, mowa o Kościele, nie zabrakło harmonii i aby wszystkie członki w równym stopniu się o siebie troszczyły. Stąd, jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie. Jeśli doznaje chwały jeden członek, cieszą się z nim wszystkie. W tym właśnie sensie wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z osobna członkami. Wzajemna troska wiąże się z tym, że czasem ktoś powinien zwrócić nam uwagę, że czasem ktoś może zadać nam niewygodne pytanie, że może zrobić coś, co możemy uznać za ingerowanie w naszą prywatność albo też naszą drogocenną wolność. Ale wiecie, w nauce apostolskiej jest cały szereg miejsc, które nas do tego wzywają. W liście do Hebrajczyków czytamy, uważajcie bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. W tym przekładzie to dobrze brzmi ten 13 werset, dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, bo każdy chciałby być zachęcany każdego dnia. Ale ja już to kiedyś wspominałem, że w Grece, tak jak było opisane Słowo Boże, to samo słowo tłumaczymy zachęcać, jak i napominać. Tam jest słowo parakaleo, dlatego ten 13 werset w innych przekładach jest oddany i to nie jest błędne tłumaczenie. To jest równie dobre tłumaczenie, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia. Biblia Gdańska, napominajcie jedni drugich na każdy dzień. Czy Biblia Warszawsko-Praska mówi, każdego dnia udzielajcie sobie napomnień jedni drugim. Do tego jesteśmy wezwani, bo to słowo, jak już mówię, parakaleo, można je tłumaczyć jako napominać, pouczać, zachęcać. A kiedy sięgniemy po słownik biblijnej greki, to znajdziemy jeszcze takie warianty tłumaczenia tego czasownika. Wezwać do swego boku, przyzywać, przywołać kogoś wspierającego lub pomocnika, nieść pociechę, zachęcać i wzmacniać przez pocieszenie, zachęcać, umacniać, pouczać, a nawet błagać, usilnie prosić, zaklinać kogoś. To słowo ma takie znaczenie i to słowo jest często pojawiającym się w Nowym Testamencie, przeszło 100 razy w Nowym Testamencie znajdziemy to słowo parakaleo. Więc my, jako chrześcijanie, nie mamy prawa metabo, ale mamy inne prawo. Mamy prawo wolności, jak nazywa to Słowo Boże. Brat Pana Jezusa, Jakub, w swoim bardzo praktycznym liście zwraca się do nas, mówcie i postępujcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. A więc nie jesteśmy tak do końca poza prawem, nie jesteśmy pod zakonem, ale jesteśmy pod prawem wolności, pod prawem Chrystusa. Biblia Warszawska ten fragment oddaje, mówi o doskonałym prawie, o zakonie wolności.
Pomyślmy o tym. W liście do Tesaloniczan znajdujemy piękne zapewnienie, że Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale do zbawienia. Ale ta piękna obietnica, wiecie, ona jest tak jakby obtoczona konkretnymi zasadami, w których widzimy to wezwanie do współodpowiedzialności za kondycję duchową jedni drugich. Czytamy tam, my zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia, gdyż Bóg, to jest ta obietnica, nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. Dlatego zachęcajcie się, tu jest to słowo, napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co zresztą czynicie. Prosimy was również, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, przewodzą wam w Panu i upominają was. Miejcie takie osoby w wielkim poważaniu. Darzcie je miłością ze względu na ich pracę. Zachowujcie też pokój między sobą. Wzywamy was natomiast, bracia, i to się powtarza jak refren, upominajcie niekarnych, pocieszajcie lękliwych, wspierajcie słabych i miejcie cierpliwość dla wszystkich. Ta myśl o współodpowiedzialności. Jeżeli faktycznie będziemy się stosować do tych zasad, to jestem przekonany, że pomogą one nam wymknąć się ogólnoświatowym trendom. Podobnie jak ta ustawa Metabo pomogła Japończykom wyrwać się z tego trendu, że wysokie PKB musi oznaczać wysokie BMI. Wszędzie na świecie tak jest, a w Japonii tak nie jest. I podobnie naśladowcy Jezusa, którzy żyją nie pod zakonem, ale pod prawem Chrystusowym, mogą iść pod prąd. Poza tymi ogólnoświatowymi trendami, gdy świat jest mrocznym miejscem, my możemy świecić wzorem i wskazywać na Chrystusa. W 7 rozdziale Księgi Rodzaju opisana jest historia potopu i zwróćcie uwagę, kiedy ten potop się zaczyna, co Bóg powiedział do Noego. Wejdź do arki wraz ze swoją rodziną. Widzę bowiem, że na tle tego pokolenia jesteś człowiekiem sprawiedliwym. Wszyscy wokół byli niesprawiedliwi, ale na tle tego pokolenia Noe był sprawiedliwy. I obyśmy my mogli to samo usłyszeć, gdy Jezus ponownie przyjdzie na ziemię. Bo przecież tego wyczekujemy, a sam Zbawiciel mówi o tym wydarzeniu tak. W Ewangelii Mateusza czytamy, tego dnia natomiast, ani tej godziny nikt nie zna, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. W czasach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego będzie jak wtedy, gdy żył Noe. Ludzie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki. Spostrzegli się dopiero, gdy przyszedł potop i zmiótł wszystkich. Tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Możemy i powinniśmy, jak Noe, odróżniać się na tle naszego pokolenia. W liście do Filipian czytamy, czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania, tak abyście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na jego tle świecicie jak gwiazdy na niebie. Do tego jesteśmy wezwani. Czego dzisiaj mogliśmy się nauczyć na przykładzie szczupłych Japończyków? Po pierwsze, że odpowiednia edukacja. Po drugie, odpowiednie wzorce. I po trzecie, współodpowiedzialność pozwala wyrwać się pewnym trendom. I ja dzisiejsze poselstwo zatytułowałem Mogę wszystko. Może to będzie chwytliwszy tytuł niż Złote blizny, bo mogę wszystko to jest coś, co chcielibyśmy posłuchać. I zatytułowałem to poselstwo w ten sposób, ponieważ taka jest prawda objawiona nam w Słowie Bożym. Ale często niestety ona jest wyrywana z kontekstu i ta prawda jest wypaczana. Dlatego chciałbym was dzisiaj zachęcić, abyśmy spojrzeli na tę prawdę, że możemy wszystko z nieco innej strony, niż czyni się to zazwyczaj. Żebyśmy spojrzeli na to w ten sposób, że mogę wszystko oznacza, że mogę również nie robić pewnych rzeczy, że mogę nie mówić pewnych słów, że mogę nie myśleć ogólnie przyjętymi schematami, że mogę nie reagować tak, jak reagują ludzie wokół mnie.
I przydatne są tutaj te elementy, które właśnie możemy obserwować w japońskim społeczeństwie, przynajmniej w tej kwestii walki z otyłością, bo nie wszystko należy tam naśladować. Jak mówiłem, odpowiednia edukacja, która nie polega po prostu na zakazach, ale na odpowiednim zrozumieniu. I czy to nie jest spójne z tym, co mówi Słowo Boże? Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Mogę wszystko, ale rozumiejąc, czemu to służy albo nie służy, potrafię się powstrzymać. Odpowiednie wzorce, jak mówiłem. Pomyślmy nad tym, za czym gonimy. Kogo obserwujemy, kogo podziwiamy. Nawet często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielki wpływ mają na nas osoby, które gdzieś obserwujemy, które darzymy szacunkiem albo podziwiamy. To jest ta siła idoli różnych. My możemy nie zdawać sobie z tego sprawy, ale firmy reklamowe wiedzą, jak to działa i dlatego zabiegają o to, że ludzie, których naprawdę stać na to, żeby sobie kupić na przykład buty, to rozbijają się różne firmy sportowe, żeby podpisać kontrakt, żeby ten sportowiec chodził w ich butach, bo tysiące ludzi chce go naśladować potem. Miliony ludzi chce go naśladować i już myśli, że potrzebuje tej firmy buty i wtedy będzie tak, będą tacy szybcy albo tacy sprawni, albo to, albo tamto. Dlaczego pojawiają się co chwilę artykuły, zobaczcie jak żyją gwiazdy na wspólnej? Bo możemy zajrzeć do ich mieszkań i jakieś nowe pomysły, inspiracje to się nazywa tak ładnie, podpatrzeć i potem już wiercimy partnerowi dziurę w brzuchu, że potrzebujemy remont zrobić, bo potrzebujemy, bo nie wiedział wcześniej, my nie wiedzieliśmy wcześniej. Tak to działa, że to, kim się wzorujemy, to ma wpływ na nas. My też kiedyś naśladowaliśmy kogoś innego. List do Efezjan, początek 2 rozdziału, mówi: wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów, żyliście w nie uwikłani jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Przekład Biblii Warszawskiej mówi: chodziliście według modły tego świata, 2 werset, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. Absolutnie zły wzorzec do naśladowania, ale dlatego takie ważne są wzorce. My powinniśmy mieć już inne wzorce. I po trzecie mówiliśmy o tej wzajemnej trosce, o wsparciu innych, o wsparciu Kościoła, o naszym wzajemnym wsparciu i o tym już sporo powiedziałem, ale na sam koniec już chcę zwrócić naszą uwagę na najważniejsze wsparcie, jakie jest nam dane. Wsparcie naszego Zbawiciela. I kluczowy werset dla dzisiejszego rozważania jest zapisany w liście do Filipian w 4 rozdziale, 13 werset. Wszystko mogę, stąd tytuł poselstwa dzisiejszego, w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Jaki jest kontekst tych słów? Paweł pisał z więzienia. A tematem tego listu, listu do Filipian, jest przede wszystkim radość. Paweł pisze o tym, z czego się raduje, a przypominam, że był w tym czasie w więzieniu. I to jest kontekst tego, że on wszystko może. Cofnijmy się o jeden werset. Wiem, co to skromność, znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nie obcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Pojawia się tutaj czasownik endynamo, który oznacza obdarzać siłą, wzmocnić. I w tej formie użyte tutaj to słowo można tłumaczyć jako wlewać w coś moc, czynić kogoś zdolnym do czegoś. Paweł nie miał tej zdolności sam w sobie. Ona mu była dana z góry, od Boga. To jest ważne, jak my kładziemy akcent w tym wersecie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Tutaj akcent nie powinien być kładziony na to, że ja wszystko mogę, ale na drugą część tego zdania, że ja mogę to w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. To, że mogę wszystko, oznacza tu, że mogę, umocniony przez Chrystusa, żyć innym życiem, przemienionym życiem, nowym życiem, uświęconym życiem. To mogę wszystko oznacza, że mogę przebaczyć, kiedy ktoś mnie skrzywdził,
Kilka lat później, podczas kolejnego pobytu w więzieniu, i to już ostatniego pobytu w więzieniu, więzienia potem, po którym Paweł został stracony, Paweł używa tego samego słowa, endynamo, pisząc do Tymoteusza. W mojej pierwszej mowie obrończej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie zaliczone na szkodę. Ale Pan stał przy mnie. On mnie wzmocnił. To jest to słowo. On mnie wzmocnił, tak aby przeze mnie dopełniło się dzieło głoszenia dobrej nowiny i usłyszały ją wszystkie narody i zostałem wyrwany z lwiej paszczy. Tak, Pan mnie ochroni przed wszystkimi wrogimi zakusami i zbawi dla swojego królestwa w niebie. Jemu niech będzie chwała na zawsze. Amen. Wszystko mogę oznacza, że mogę zapanować nad sobą, że mogę zapanować nad swoim językiem. To oznacza, że mogę nie powiedzieć czegoś, chociaż wydaje mi się, że się uduszę, jeżeli nie powiem. To wszystko mogę oznacza, że mogę nie postawić na swoim, nawet jeżeli jestem przekonany o swojej racji, że mogę zaprzeć się samego siebie, że mogę odpuścić, że mogę w praktyczny sposób pokazać innym, co to znaczy, że miłosierdzie góruje nad sądem. Mogę wszystko, nie na zasadzie, że nikt nie będzie mi mówił, jak ja mam żyć. Mogę wszystko wyraża się również w tym, że jak mówi Słowo Boże, mogę przyoblec się w szatę pokory względem innych. Wszystko mogę wyraża się w tym, że właśnie posłucham rady innych osób, że każdą myśl poddaję w posłuszeństwo Chrystusowi. Wszystko mogę oznacza, że mogę być uczciwy w miejscu mojej pracy, nawet kiedy nikt na mnie nie patrzy. Wszystko mogę oznacza, że mogę być wierny, nawet kiedy mój partner jest jakiś taki kostropaty. Wszystko mogę oznacza, że mogę modlić się i błogosławić moich nieprzyjaciół. Wydaje się być to niemożliwe, ale wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, tylko i wyłącznie w Chrystusie. Kończę słowami z listu Judy. A temu, który ma moc ustrzec was od upadku i postawić wobec swojej chwały nieskazitelnych i pełnych wielkiej radości, jedynemu Bogu, naszemu Zbawcy przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, niech będzie chwała, majestat, moc oraz władza, jak przed wiekami, tak teraz i na zawsze. Amen. Chciałbym, kochani, teraz też powiedzieć kilka słów i poprosić naszą siostrę Grażynę Pawlas. Nie wiem, o jest. Mamy książkę. Zapraszamy cię tutaj, chodź proszę. Staraniem naszego zboru została wydana książka, Mozaika. Ale autorem tej książki jest siostra Grażyna i ona o tej książce opowie i też powie to, co będzie chciała powiedzieć. Ja tutaj nie chcę nic sugerować, zapraszamy cię. Proszę bardzo, mikrofon. Tak, kochani w Panu Jezusie, wasz zboreczek jest dla mnie bardzo, bardzo dużym powzbudzeniem, dlatego że wydaliście moją pierwszą w życiu książkę. Także nie jestem żadna pisarka profesjonal, jestem amatorka, pisarka amatorka, ale napisałam książkę z życia. To znaczy nie są to żadne opowiadania, nie jest to żadne filozofowanie, filozofia, ale są to krótkie refleksje, krótkie uwagi o nas samych, o nas wierzących, co wszystko w życiu nas może spotkać, co wszystko w życiu nas może zaskoczyć, że nie umiemy sobie poradzić z tym. Dlatego, że jak jesteśmy wierzący, nie wszystko się nam tak poukłada, jak chcemy. Nie zawsze jesteśmy tacy happy. Ale ta książka też nie ubija ludzi, nie? Ta książka się stara powzbudzić ludzi, ale nie tylko nas wierzących, bo jestem zaskoczona, bo ona wyszła w Czechach przed dwa lata temu. Jestem zaskoczona, że ona się bardzo szybko sprzedała, a w roce 22 była najszybciej sprzedawaną książką roku. To już w ogóle nic nie zrozumiałam, sobie myślę. Myślałam, że nikt to nie otworzy, a na koniec dużo ludzi niewierzących
chyba znaleźli coś, co im pomaga. Także nie jest to żadna teologia, ale jest to takie praktyczne życie nas, wierzących ludzi, żebyśmy się nie oszukiwali, żebyśmy nie sami sobie, nie okłamywali sami siebie, żebyśmy mogli nazwać to, co przeżywamy, prawdziwym słowem i również, żebyśmy nie ukrywali, nie wstydzili się za to, czym przychodzimy. Bo zauważyłam, że bardzo wielu ludzi nie chce się otworzyć, nie chce mówić o sobie. To wszystko gdzieś tam wcisną w sobie, a męczą się z wieloma rzeczami. Jest to szkoda, bo właściwie tym, jak się otwieramy jeden drugiemu, uczymy się zaufania, uczymy się wierzyć drugiemu, że pójdzie ze mną kawałek drogi, a że mi pomoże. A nie musi iść całą drogę, nie? Może iść kilometr. To ja nie muszę, żeby jechał do Czech ze mną, ale może iść tam. Trzeba dwie ulice ze mną, a mnie to wystarczy. Bo był dla mnie towarzyszem, którego potrzebowałam. No, są tam takie tematy, które chyba przeżywacie to samo. Bo ja nie myślę, żebym przeżywała coś takiego ekstra, nie? Bo jesteśmy wszyscy to samo, nie? Także jeden o tym mówi, drugi o tym milczy. I właściwie to jest taka bardzo szczera książka, może aż za szczera, nie wiem, zobaczycie sami. Ale zachęcam do kupienia, bo wy żeście ją kupili, nie? Wasz zbór. Wy żeście ją kupili i musicie to sprzedać, nie? Ale fajna książka dla przyjaciół albo dla kogoś, kogo lubicie, nie? A nie chodzi do zboru. Bo ona jest taka miękka ewangelizacja. Bo tam zawsze się staram na koniec w tej refleksji powiedzieć, co z tym zrobić, co z tym, co przyszło, co z tym zrobić i zawsze kieruję na Pana Jezusa. Tak tylko tych parę słów, nie? Także bardzo dziękuję, że tak mieliście odwagę, nie? Bardzo dziękujemy. Siostro Grażyno, dziękujemy. Bardzo ładne określenie mi się podoba. To forma miękkiej ewangelizacji. No i już kupiliśmy to, teraz musimy sprzedać. No dobrze. Grażynka też tego nie powiedziała. Ja też pozwolę sobie może też to jeszcze dopowiedzieć, że po nabożeństwie, jeżeli ktoś zdecyduje się tą książkę nabyć, można będzie, mamy takie pozwolenie, tak, żeby Grażyna jako autor tej książki sama jakąś dedykację czy wpis mogła tutaj uczynić w tej książce. Tak, będzie takie spotkanie autorskie po nabożeństwie i dla każdego, kto będzie chciał mieć osobisty wpis autora w tej książce, jest taka możliwość, tak? Dziękujemy. Po nabożeństwie będzie taka możliwość. Nowy jednał, zbawienia dla nas dał.
Wszystkich za chwilę do ogrodu na kawę i herbatę, katechumenów za około 10 minut na górę na spotkanie ostatnie przed chrztem. A łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi. Amen.